Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, moi drodzy. Witam, witam wszystkich na swoim kanale i witam wszystkich z takiego ciepłego, jesiennego dnia. I dzisiaj jestem nie sama. Leon, chodź tu. Chodź, przywitaj się. No, chodź tu. Chodź szybciutko. No, chodź. Przywitaj się. Przywitaj się, pies. Przywitaj się. Tak, my dzisiaj jesteśmy w dwójce na spacerku. Jesteśmy w moim ulubionym parku i zapraszam Was spędzić tą chwilę razem z nami. Opowiem trochę o ostatnich wiadomościach, chociaż ich nie mam, ale coś pogadamy. No cóż, zapraszam. No cóż, moi drodzy, tak, jestem dzisiaj opiekunką tego wspaniałego psa. Będę taki, może, żeby Wam było widać, jak to tak zrobić. Tak, moja koleżanka zostawiła na nocy, pieska, Leonka, więc my dzisiaj jesteśmy dwoje. I tak, żeby wyłapać ostatnie promienie słońca, wyłapać ostatnie ciepło. Szybko, szybko dzisiaj skończyłam pracę, ponieważ dzisiaj jest piątek. No, chłopca tu, chłopca, chłopca. O, chłopca. Tak, dobry pies. Siadaj, siadaj. No, o. Skończyłam dzisiaj szybko, szybko pracę. I chciałam złapać trochę słoneczka, ale niestety już są chmury. Ale jest dość ciepło, słuchajcie, co to za pogoda. 18 stopni dzisiaj i zapowiada się, że weekend będzie też bardzo, bardzo ciepły, bardzo słoneczny, ale niestety ja idę do szkoły. Nie wiem, ja tak zawsze mam, jak dobra pogoda, jak można coś splanować. Ja mam zajęcia, albo jakieś plany, albo jakieś szkolenia, więc niestety taką dobrą pogodę ostatni, naprawdę ostatni ciepły dni ja będę spędzać na zajęciach. Może zrezygnować? Chociaż nie, już zrobiłam zadanie domowe. Będzie szkodą swojego czasu spędzonego za domowym zadaniem. I żeby nie pójść i nie otrzymać oceny. Tak, Leonek? Tak? No powiem Wam, kręcić wideo z pieskiem to nie jest aż tak łatwe. Ale zobaczcie, co za kolorki, co za kolorki, jaka piękna jesień. Po prostu zaraz włączę dla Was muzykę i będę po prostu patrzeć, jakie to różnokolorowe drzewa i jak to przepięknie jest w parku. Właśnie jak mówiłam, niestety zapowiada się, że ten weekend będzie ostatni, taki ciepły, a później już będzie prawdziwa jesień. I to ja Wam powiem, że dobrze, pamiętacie jak na początku września marudziła, że to zimno i gdzie ta złota polska jesień? No więc jest ona, jest i koniec października i jest tak ciepło. I zaczął się deszcz. Niestety, o nie. Ale już było takie słońce. Leon, co robimy? Idziemy dalej. Słuchajcie, w tym parku jest bardzo dużo wywiórek i ten pies po prostu oszalał. Leon, chodź. Nie, ja tam nie pójdę. No. Paniutko. O, zobaczcie, jakie liście, jakie piękne liście. Boże, jak to jest pięknie. Jak to jest pięknie. I piękny piesek. Piesek. Piesek chce na wolność, ale niestety nie mogę go puścić, ponieważ nie ufam mu.
On nieraz taki jest niegrzeczny, ale tak to super pies, bardzo, bardzo mądry. Ale kiedy jest na wolności, to nieraz może uciec i chyba moja koleżanka, właścicielka tego pieska, może go kontrolować. On wie, z kim można sobie coś pozwalać, a z kim nie. Aha, słuchajcie, jeszcze o czym chciałam z wami porozmawiać i zapytać u was, bo blisko jest 1 listopada, tak, Dzień Wszystkich Świętych. Ja rozumiem, że to bardzo rodzinne jest święto i ludzie udają się do grobów, do swoich bliskich, ale powiedzcie mi, co można w tym dniu gdzieś pójść, coś zrobić, może gdzieś pojechać i co będzie działać, coś pracować, bo rozumiem, że będzie wszystko zamknięte, ale może coś, wiecie, może coś będzie. Bo rozumiem, że święto rodzinne, ale ja tu nikogo nie mam. Oczywiście, że pójdę do kościołu, ale chciałabym, żeby dzień wolny jakoś spędzać. Ale chciałabym, żeby dzień wolny można było spędzić jeszcze jakoś z korzyścią, coś zobaczyć, jakoś odpocząć. Więc czekam na wasze komentarze. No i słuchajcie, nie zdążyłam ja wrócić do domu, to ja nie planowałam tak szybko wracać, ale jak widzicie, deszcz, Boże, co ja mam na głowie, deszcz, założę kapturę, dobrze, że mam. I o taka ta jesień, to deszcz, to dobrze, że nie śnieg, to słońce, to wiatr, ale gdzie jest mój piesek? Mój piesek jest też jakiś zdziwiony, tak? Piesek, zdziwiony jesteś? No, co, idziemy do domu? Czy co? No i słuchajcie, chcę złapać pieska, ale o! Chyba będę z wami żegnać. Dziękuję, że taką krótką chwilę spędziliście ze mną. Mam nadzieję, że wy też ostatnie dni takie ciepłe spędzacie z korzyścią, gdzieś na świeżym powietrzu, nie siedzicie długo w pracy. A weekend, mam nadzieję, że was też zaplanowany z aktywnością. Więc a my z pieskiem, tak? Z Leonkiem? Leon? Leon, pożegnaj się. No, my z pieskiem mówimy pa i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!